problem rosyjskiego okrętu. Francuskie firmy przejmują polski rynek. Zagranica przejmuje polskie firmy. A na koniec budynki w Warszawie ciągle rosną. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogoda nam dalej nie dopisuje, coś kurde. Ten sierpień zapowiada się, że nie będzie tak ładny jak maj chociażby, a już na pewno nie jak lipiec. Chociaż w lipcu w ogóle było za gorąco, teraz jest za zimno. No, człowiekowi to się nigdy nie dogodzi. Pojechałoby się za granicę, ale tak ciężko teraz, nie? No, w każdym razie lecimy z pierwszym tematem. Zostawcie może łapkę, no pogody nie ma, to chociaż niech będzie więcej łapek. Będzie mi miło. Dzięki. Pierwszy temat. Rosyjski okręt podwodny Orel stracił napęd u wybrzeżu Danii. Jednostka dryfowała z prędkością 1,5 węzła w kierunku wyspy Seiero. Eskortujący okręt duńscy marynarze zaoferowali pomoc, która jednak została odrzucona. Po pewnym czasie jednostka odzyskała napęd i ruszyła dalej w drogę. Do zdarzenia doszło 30 lipca na wodach Bałtyku, na wschód od miasta Arus w Danii. Jak wskazuje portal The Barents Observator, okręt Orel wraz z dwoma innymi rosyjskimi jednostkami płynął w kierunku cieśniny Skagerrak, która łączy Morze Północne z Morzem Bałtyckim. Orel to 30-letni okręt powodny klasy Oskar II, tej samej co okręt K141 Kursk, który zatonął w 2000 roku, pozbawiając życia 118 osób. Orel jest zasilany przez dwa reaktory jądrowe. Zwykle jest uzbrojony w pociski manewrujące i torpedy. Rosyjskie okręty były eskortowane przez duński patrolowiec HDMS Diana. Załoga statku opisała incydent z udziałem rosyjskiego okrętu na Facebooku. Według Duńczyków Orel w pewnym momencie stracił napęd i dryfował z prędkością 1,5 węzła w kierunku wyspy Seiero. Członkowie załogi Orela po wynurzeniu na powierzchnię wyszli na przedni pokład okrętu w kamizelkach ratunkowych. Następnie jeden z rosyjskich okrętów podpłynął do Orela z przygotowanymi linami holowniczymi. Załoga duńskiego MDMS Diana zaoferowała pomoc, która jednak została uprzejmie, ale niespodziewanie odrzucona. Z pokładu Diany uważnie śledziliśmy sytuację na łodzi podwodnej i kiedy zobaczyliśmy wszystkich członków załogi na pokładzie łodzi podwodnej, nasze myśli szybko zwróciły się w kierunku filmu Polowanie na Czerwony Październik. Czytamy w poście załogi duńskiego statku. W pewnym momencie rosyjski okręt podwodny Orel odzyskał napęd i ponownie ruszył w drogę w kierunku cieśniny Skagerrak. Sprzęt holowniczy został rozmontowany. Rosyjska marynarka wojenna nie wydała oficjalnego oświadczenia w sprawie incydentu z udziałem Orela. Nie wiadomo, czy awaria mogła mieć związek z pracą reaktorów jądrowych. Jak napisał jeden z komentujących ten materiał, oni prędzej utopią załogę, niż dadzą sobie pomóc. No i to jest bardzo duża racja, bo Rosja, a już na pewno, kiedy chodzi o ich okręt podwodny, nie może sobie pozwolić na to, żeby pokazać słabość. Generalnie to byłby dla nich bardzo duży policzek. Bardzo duży policzek dla Rosjan, gdyby okazało się, że ich okręt nie daje rady w terenie, kiedy nie są to nawet warunki bojowe. To co dopiero będzie, kiedy wybuchnie konflikt zbrojny? To wtedy to dopiero się wyłożą, nie? To świadczy o tym, że ich maszyny nie są sprawne. I wizerunkowo nie jest to najlepsze, co mogliby zrobić, gdyby dali sobie... gdyby dali pokazać po sobie, że potrzebują pomocy z zewnątrz. A tak? No to pewnie zrobili to jakoś na patent, gdzieś tam szybko złączka, coś tam super glutem zrobione, coś tam linką, no i zaczęło pracować i oni powiedzą teraz, zapewne będzie taka narracja w rosyjskich mediach, spokojnie, to były tylko ćwiczenia, chcieliśmy sprawdzić, co się stanie, jak zabraknie nam napędu. I czy nasza załoga sobie poradzi, poradziła sobie perfekcyjnie, oczywiście to były kontrolowane warunki, oni o niczym nie wiedzieli, bo mieli sobie dać radę właśnie w ciężkiej sytuacji i tak dalej. A prawda z pewnością jest taka, że zwyczajnie sprzęt zawiódł, ale do tego przyznać się nie mogą. Następny temat. On pense qu'il n'y a que quand on fait les choses, que les choses changent. Alors Auchan propose une sélection de 50 produits bio à moins de 1 euro et le pouvoir d'achat de Julie change.
Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odpowiedzialny w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek. Wynika z opublikowanego raportu ZPP. W swoim raporcie ZPP zwraca uwagę, że niektóre z nich w ostatnich latach otrzymały od polskich instytucji państwowych pomoc publiczną o znacznie większej wartości niż odprowadzony przez te podmioty podatek CIT. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, czyli ZPP, opublikował raport pod tytułem Francuskie firmy w Polsce. Wskazuje w tym, że wiele francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Na przykład sieć handlowa Auchan w latach 2015-19 uzyskała przychody przekraczające 51 miliardów złotych, a odprowadziła niespełna 1,8 miliona podatku. To 0,004% przychodów sieci. Jest to sytuacja z naszego punktu widzenia absurdalnie niedopuszczalna. Francuscy inwestorzy zrobili w Polsce wiele dobrego, ale korzystają z dostępu do dużego rynku i używają naszej infrastruktury jak wszystkie inne podmioty. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby sponsorował im ten polski podatnik, powiedział cytowany w informacji prasowej prezes ZPP Cezary Kaźmierczak. W swoim raporcie ZPP zwraca uwagę, że niektóre z nich w ostatnich latach otrzymały od polskich instytucji państwowych pomoc publiczną o znacznie większej wartości niż odprowadzany przez te podmioty podatek CIT. Przykładem może być Orange Polska, które w latach 15-19 zapłaciła nieco ponad 77 milionów złotych podatku CIT, a uzyskała pomoc publiczną przekraczającą 766 milionów złotych. Nasz poprzedni raport ukazujący problemy polskich firm we Francji objawił skalę problemów, z jakimi spotkają się rodzimi przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Francji. Nieprawidłowości i protekcjonistyczne działania francuskiej administracji skłoniły nas do zbadania, na jakie otoczenie prawno-biznesowe mogą liczyć francuskie firmy w Polsce. Okazało się, że jest to zupełnie inna rzeczywistość, powiedział Cezary Kaźmierczak. ZPP w swoim raporcie zwraca uwagę, że 62% podatników CIT w Polsce nie płaci podatków w ogóle, a za niemal 1/3 wpływów z podatku CIT odpowiada 9 największych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Auchan forme et emploie depuis plus de 20 ans des personnes en situation de handicap. No i co? I myślicie, że Polski Ład wreszcie zrobi z tym porządek? No niestety nie. Polski Ład zakłada, że międzynarodowi giganci, właśnie tacy jak te Auchany czy Carrefoury, dostaną granty od polskiego rządu w postaci chociażby indywidualnego menedżera z Urzędu Skarbowego. Tak, tak, drodzy Państwo, niedawno wyszła informacja, prosto chyba z Ministerstwa Finansów, że jeżeli ty do Polski wrzucisz chyba miliard złotych, czy miliard dolarów, czyli jak na takie globalne korporacje, 100 milionów. Musiałbym sprawdzić tą informację. No ale w każdym razie dość dużo. Jak na większość polskich przedsiębiorców to jest bardzo dużo, a jak na takie zagraniczne molochy nie aż tak. Więc jeżeli wrzucisz jakąś taką dużą kwotę, to dostaniesz indywidualną interpretację swojej działalności z Urzędu Skarbowego w Polsce i to urzędnicy będą działać tak, żeby tobie powiedzieć, co masz robić, żebyś płacił jak najniższe podatki w Polsce. Czaicie? Polski rząd się czepia teraz o doradców podatkowych. Traktuje doradców podatkowych, którzy chcą pomóc Polakom, małym polskim przedsiębiorcom. W tym, żeby płacili jak najmniej haraczu do Urzędu Skarbowego w Polsce. Oczywiście w sposób legalny. No bo ty zapłacisz więcej tylko dlatego, że nie jesteś świadomy, że możesz sobie wybrać inny sposób podatkowania, że inaczej możesz coś zaksięgować i tak dalej, bo to jest tak bardzo popieprzone. I doradcy robią to w ten sposób, że ty wiesz, że jeśli zrobisz tak, tak, tak i tak, to po pierwsze o tym wiesz, że możesz tak zrobić, a po drugie jesteś przekonany, że zrobisz to legalnie. A i tak skarbówka ich ściga. I tak skarbówka wejdzie ci na kontrolę i spróbuje cię ukarać. Dlatego trzeba mieć dobrego doradcę podatkowego, ale skarbówka tego nie lubi. A tutaj to skarbówka będzie robiła za takiego doradcę podatkowego wielkiego molocha. Skandal. A ty, Polaku, jak chcesz coś osiągnąć, to cię szybko zrównają w dół, bo w Polskim Ładzie wystarczy zarabiać ponad 2000 zł na liniowym, czyli najlepszym podatku, jaki do tej pory istniał dla przedsiębiorców zarabiających ciut więcej niż średnia i już zaczynacie tracić, bo to wy będziecie teraz finansować tych, którym się nie chce.
A ci, którzy faktycznie mieli dostać po dupie, czyli zagraniczne molochy, żeby zaczął się kręcić polski biznes, dostają granty. Następnie. On the eastern part of the Balkan Peninsula, Bulgaria acts as the crossroads between Europe and Asia. The capital city is Sofia. Cypr, Malta, zamorskie terytoria Wielkiej Brytanii to znane niemal każdemu raje podatkowe. Jednak są również miejsca na kontynencie europejskim, którym takim mianem można ochrzcić, a do tego niewielu o tym słyszało. Czy Bułgaria stanie się ziemią obiecaną dla polskich przedsiębiorców po wprowadzeniu rozwiązań Polskiego Ładu? Bułgaria zachęca przedsiębiorców jednym z najniższych podatków CIT w Europie. Podstawowa składka to zaledwie 10%. W pierwotnych planach Bułgaria miała wstąpić w szeregi Unii Europejskiej razem z Polską, jednak negocjacje akcesyjne i dostosowanie prawa do obowiązującego we wspólnocie zajęło tamtejszym rządom znacznie więcej czasu. Jednak nieco ponad 2,5 roku po Polsce i Bułgarzy stali się częścią Unii. Przynależność do wspólnoty to ważny czynnik dla wielu przedsiębiorców. Daje on poczucie bezpieczeństwa choćby z tego powodu, że znane są ścieżki arbitrażowe czy sądowe w razie sporów. Do tego duża część rozwiązań prawnych jest wspólna. Na przykład występuje pełna harmonizacja wymiany danych, np. bankowych, a większość rozwiązań podatkowych opiera się na takich samych zasadach. Tłumaczy Maciej o Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk i Partnerzy, specjalizującej się m.in. ochronie majątku i prawie podatkowym. Jednak rządy narodowe mają pewną swobodę w kształceniu zachęt, które mają za zadanie rozruszać lokalny rynek, zmniejszyć bezrobocie czy przyciągnąć firmy inwestujące w nowoczesne technologie, i taki pakiet ułatwień istnieje również w Bułgarii. Ciekawą zaletą bułgarskiej gospodarki jest połączenie rynku europejskiego z Grecją i Rumunią. Dzięki temu można na giełdach energetycznych łączyć siły i kupić tańszą energię. Bułgaria jest ciekawym wyborem dla tych, którzy mają dość restrykcyjnej biurokracji znanej z państw Europy Zachodniej. Założenie spółki jest znacznie prostsze, mniejszy jest też zakres obowiązków administracyjnych, co wprost przenosi się na koszty prowadzenia firmy. Dotyczy to przede wszystkim małych firm, które zatrudniają mniej niż 50 osób, notują przychody poniżej 19,5 miliona lewa, około 45 milionów złotych. Jedną z korzystniejszych form prowadzenia biznesu jest wykorzystanie możliwości, które daje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. OOD lub jej jednoosobowa wersja i OOD. Spółka musi posiadać co najmniej jednego wspólnika lub dyrektora. Nie muszą oni legitymować się obywatelstwem, a nawet rezydencją w Bułgarii, ale protokół założycielski musi być sformułowany w języku bułgarskim. Należy posiadać też minimalny kapitał w postaci, uwaga, 1 euro, a tę kwotę trzeba wpłacić na rachunek założony w Bułgarii. Udziałowcy spółki odpowiadają za jej zobowiązania wyłącznie do kwoty kapitału zakładowego. Bulgaria is a full member of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization. Ograniczona biurokracja. Tak realnie to wielu osobom tylko ten jeden element by wystarczył, żeby przenieść firmę do innego kraju, bo wtedy w Polsce, no nawet pozornie w Polsce, jak ci się wydaje, że wszystko jest okej, to jak przychodzi co do czego, mogą się dowalić do wszystkiego. I co więcej, oni nawet dostają takie polecenia, żeby dowalać się do wszystkiego. Przecież jakiś czas temu wyciekła notatka, żeby wlepiać kary chyba 90% kontrolowanych przedsiębiorców. Z tego względu, że większość z nich, jeżeli ta kara nie będzie aż tak dotkliwa dla nich, po prostu zapłaci, bo nie będzie im się chciało szlajać po sądach. No i taka jest właśnie polska skarbówka, więc już samo to ograniczenie biurokracji byłoby bardzo dużym takim bodźcem, żeby jednak tam prowadzić firmę. Bardzo niepokojący jest ten trend, że zaczyna się promować za granicę jako miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Bo realnie Polacy zaczynają o tym myśleć. Oczywiście nie możemy mieć za złe Polakom, że zaczynają o tym myśleć i pewnie realnie zaczną masowo się przenosić z siedzibą za granicę. Bo to jest naturalna kolej rzecz. Jeżeli rząd utrudnia nam działanie tutaj, to staramy się w jakiś sposób, żeby to oczywiście było legalne, zaoszczędzić pieniądze, które chcą nam zwyczajnie zabrać. No bo teraz zarabiałeś 5 tysięcy złotych, masz zacząć zarabiać 4 tysiące złotych. Przenosząc firmę tu i tam, możesz zarabiać nawet więcej niż zarabiałeś. Więc jaka jest logika, jaki jest sens w tym, żeby dalej prowadzić firmę w Polsce? Prowadziłeś, bo chciałeś fajnie rozliczać podatki w Polsce. Nie chcą ci na to pozwolić, chcą z ciebie zedrzeć. No to zaczynasz myśleć, bo po prostu biorą ci coś zgodnie z prawem, ale jest to tak realnie działanie wręcz bezprawne. No kto mi tutaj tak? Bor. Audi A6.
W stronę Żoliborza oczywiście, proszę państwa. Zmiana warty u Kaczyńskiego pod domem jego mać. No, wracając do sedna. Pamiętajcie tylko, jakbyście chcieli zmienić siedzibę swojej firmy, że prowadzenie firmy za granicą wcale takie łatwe nie jest. I to nie chodzi już tylko o samą biurokrację, bo ta jest ponoć łatwiejsza, ale o uwiarygodnienie tego, że wy faktycznie tę firmę za granicą prowadzicie. Bo wy nie możecie sobie zarejestrować firmy w Bułgarii i prowadzić jej w Polsce. Jeżeli prowadzicie ją w Bułgarii, to w Bułgarii powinniście wykonywać swoje obowiązki. Jakąś tam określoną ściśle według przepisów część obowiązków właśnie powinna przypadać na państwo, w którym wykonujecie tę działalność. No i to trzeba mieć wszystko ładnie, fajnie udokumentowane, a w dodatku trzeba się znać na przepisach krajowych tamtego kraju, w którym chcecie to prowadzić, oraz w polskim i jak te kraje ze sobą kooperują. Więc powstały oczywiście do tego też firmy specjalizujące się w tym, żeby to oni odwalali za was kawał roboty, przykładowo w Bułgarii czy w Czechach. No i wtedy macie już czarno na białym uwiarygodnienie, bo to tam macie na przykład księgowego, nie? I tam robicie jakieś wszystkie papierki i tak dalej. Wy musicie tam od czasu do czasu przyjechać do siedziby. Ale to też kosztuje. I trzeba zawsze to wziąć pod uwagę. Następny temat. ...28 lipca wieżowiec SkySava osiągnął swoją docelową wysokość 155 metrów. Prestiżowa lokacja w samym sercu stolicy, a przede wszystkim imponujące tempo prac, właśnie to wyróżnia te inwestycje polskiego holdingu nieruchomości. Mieliśmy okazję popatrzeć na Warszawę z 34 piętra tego budynku i trzeba przyznać, że robi wrażenie. Budynek powstaje przy Świętokrzyskiej 36, gdzie wcześniej stał budynek mieszkalny z lat 60. XX wieku. Na parterze mieściły się pawilony sklepowe, ale także inne usługi. Między innymi w tej lokalizacji mieściła się Puma, przedsiębiorstwo usług mieszkalno-administracyjnych. Administrowała lokalami i przydzielała je częściowo obcokrajowcom. Już niedługo, bo musimy poczekać na wykończenie, to warszawiacy będą mogli oglądać jeden z najwyższych budynków w stolicy, uzupełniający jego panoramę. Będzie to pierwszy w Warszawie ołówkowiec, budynek o niewielkim przekroju piętra, na wyższych kondygnacjach jedynie 400 metrów powierzchni, za to niezwykle wysoki. Będzie mieć 40 pięter, z czego 3 ostatnie będą kondygnacjami technicznymi, bez dostępu dla najemców. Dobrze, że przynajmniej w tym jednym miejscu nam coś wychodzi. W Warszawie. Ale tak w ogóle, no to zobaczmy może, kto stoi za tą SkySavą. Bo SkySava to jest o ten budynek. Nie wiem, czy go tam widać. To jest ten? Tak, ten. O, to jest to. Jak widzicie, jeszcze nie jest dokończone w pełni. Zobaczmy może, kto za tym stoi. Proszę bardzo. Polski holding nieruchomości. Fajnie. Polska firma, sami Polacy są w zarządzie. Zobaczmy zatem, jakie są opinie o tej firmie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma prowadzi kolejną rekrutację do działu kontrolingu. Czy może ktoś podzielić się opinią o przyczynach ponownej rekrutacji do działu kontrolingu? Bla bla. Atmosfera była dobra do czasu zmiany zarządu. Teraz to jakaś porażka, brak kompetencji, usunięte przez administratora, czyli jakiś wulgaryzm. Pozbywają się wszystkich kojarzonych ze starym zarządem, trwają megaczystki. W biurze inwestycji pojawili się nowi ludzie, merytorycznie... niecenzuralne słowo, ale z właściwej opcji. Absolutnie odradzam pracę tam. Praca w PKN to istny koszmar, zwłaszcza od kiedy zmienił się zarząd i przyszedł prezes, usunięty przez administratora, został po prostu wrzucony do zarządu przez koneksję. Zero przygotowania merytorycznego, zero wiedzy na temat inwestycji, którymi zarządza, na temat sposobu budowania, czasu potrzebnego oraz koniecznego przygotowania ludzi do realizacji inwestycji. Na spotkaniu integracyjnym wyszedł na środek i oznajmił, że całe doświadczenie menedżerskie zdobył w harcerstwie. I to bez żartów. I dalej są informacje o związkach takich na wyższych szczeblach. Nie wiem, to są tylko komentarze w internecie. Oczywiście fajnie, że wychodzi, fajnie, że się rozwija, fajnie, że w Warszawie, nie fajnie, że tylko w Warszawie i nie fajnie, że pewnie się skończy rozwijać, bo samorządy tracą w ogóle zdolność rozwojową. Ale o tym mówiliśmy w jednym z ostatnich materiałów. Jako, że to była ciekawostka dnia, to może się nie rozwódźmy już nad tym, tylko lećmy do drętwego sucha. Czemu w KFC nie ma papieru toaletowego?
bo tam wszystko jest palce lizać. Tego skwara mamy od Milolopsa 3035, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego KFC. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, albo jeszcze lepiej na naszego TikToka Maciej Podstawka, skąd właśnie pochodzi ten komentarz Milolopsy 3035. No i tam w komentarzach możesz pisać swoje własne propozycje sucharowe. Tymczasem ja już się będę żegnał. Pamiętajcie tylko, żeby zostawić łapę w górę. Może coś tu da na tą pogodę. Będzie ciut lepsza. Fajnie by było, bo jeszcze te wakacje. Dobrze by było troszkę tam na plaży posiedzieć gdzieś nad Wisełką czy coś. A nie tak zamulać w pomieszczeniach. Trzymajcie się ciepło. No i hej.